Atak osiągnięć. Sprzedam Opla, a ja Lambo, stan igła. Cudownie. Moi drodzy, szanowne panie, szanowni panowie. Ja nazywam się Mateusz, to jest kolejny odcinek Nieporadnika. Gdzie ludzie są rakami, ale ja nie jestem rakiem. Ja chcę zagrać sobie w trybie współpracy. Trochę się tego tu pojawiło. Czy ja mogę zagrać Halem i Hornerem? Jak to jest? Wszystkie postacie są teraz już odblokowane i dostępne? A nie. Tu jest kup. A czemu mogę zrobić? Gotowy? Anuluj. Jak to wygląda? Czemu ja muszę kupić tą postać? Aż jestem ciekaw. Inteligentnie rozwiązany. Bardzo dobrze. Czyli postać trzeba kupić, jeśli chce się mieć na wyższym poziomie niż 5. A do 5 poziomu każda postać jest dostępna dla wszystkich. I to dobre w sumie. Bo możemy dzięki temu zagrać sobie duchem Dominium, czyli nową. Albo możemy z Tukowem, albo możemy Feniksem. Albo możemy zagrać jeszcze Dehaką. Jakie ma jednostki? Czerw. Wykrywacz podstawowa. To mi się podoba. Okej. I jest tu napisane nawet darmowa rozgrywka do 5 poziomu, ale ja oczywiście nie czytam tego, co jest napisane, tylko próbuję sam wykminić, o co tu chodzi. Zagrajmy Dehaką, jestem ciekaw, co z tego wyjdzie. Wysoki poziom niech będzie i losowa misja, bo są premie do punktu doświadczenia. Zobaczymy, jak to wyjdzie. W StarCrafta grałem bardzo dawno, jakby ktoś się zastanawiał. No, już mówiłem w innych filmach, że uwielbiam Warcrafta jako strategię, a StarCraft też jest fajny. Kampania była spoko. Ale wolę Warcrafta. Wolę kolorowe światy, lasy jakieś tam, albo pustkowia. Różnego typu, tego typu rzeczy. Dobra, zobaczymy, co z tego StarCrafta wyjdzie. Gramy w ewakuację górników. Wywalczcie sobie drogę do statków ewakuacyjnych i chroncie statki, dopóki nie wystartują. Ja gram Dehaką, on gra z Fanem. Z Fanem, Słonem, cokolwiek. Pięknym łabędziem przez 2N. Jak ja zazdraszczam ludziom umiejętności graficznych, no. Żeby narysować taką postać Dehaki na przykład, albo takiego słona. Chciałbym tak umieć. Ktoś z was umie rysować, to niech napisze w komentarzu, niech się pochwali. Chętnie będę oglądał i zazdraszczał. Ewakuujemy górników, mamy swoją bazę pierwotnych robotnic. Jak to było? D. Za mało minerałów. A, to jest powijanie. A jak się... Wszystko poszło w diabły, dowódcy. Tu się Dehaka rodzi. A my musimy się ewakuować. Musimy obronić 5 statków kolonijnych, to jest spoko. To jest motyw ekstraktor. Zanim zdążymy wystartować. Wow, coś tu się pozmieniało wszystko. Mamy kilka statków gotowych do startu. Udajcie się w pobliże jednego z nich, kiedy... Oni się tu inaczej budują z tego wniosek. Po prostu nie mam larw. Zmieniło się to. Kiedyś trzeba było zaznaczać larwy. Teraz już nie trzeba zaznaczać larw. To jest nowość, moi drodzy. To jest nowość do kwadratu. Co ja mogę zbudować? Pierwotnego piastuna albo pierwotny ul. Ul to jest to, co mam. Tu się Dehaka narodził. Ja pierwotnego piastuna będę chciał zrobić. Bo to mi umożliwi budowanie kolejnych jednostek, zakładam. Ale trochę tutaj sobie wyspanu będziemy wydobywać. Nie chcę teraz za dużo też tego wespanu, no ale spoko. A co Dehaka ma? Welowej mutacji, masz nie wykorzystane punkty mutacji, kliknij, aby je wykorzystać. Wykorzystuję. Welowej skok, skacze wyznaczone miejsce, zadaje 25 punktów obrażeń. Powinien załatwić nam trochę gazu ekstra. Spoko. Welowej zastraszający ryk. Przerażenie wrogów. Welowej pożarcie. Chyba biorę to. Weźmiemy to. I na razie mam więcej punktów ewolucji. Ale to teraz on też ma takiego sfana? On nie ma takiego sfana do kierowania. To ja mam tylko taką postać. To jest fajne, to mi się podoba. Tu się zerglingi zrobiły. Baraki w ogóle, to nie są zergowie. O co tu chodzi?
Nora Glewliga. Woluję takie pierwotnego albo Karapax. Weźmiemy to. Wow, nigdy nimi nie grałem i teraz nie wiem, co tu się dzieje po prostu, nie? Tam jest ten statek ewakuacyjny, podejrzewam. Weźmiemy sobie zerglingi. Powijemy dwa. Czy to ma wspólny ten? Nie. Ja piórkuję, to jest nowa rasa po prostu. Cudownie. Jeszcze trochę dronek potrzebujemy. Wow, to są takie duże zerglingi. Ja dwa wykupiłem i są dwa, więc nie pojawia się z jednego do tego się dwa nie pojawiają. Spoko. Możemy wykorzeniać. What? What? Tego nie możemy, ale to możemy wykorzenić? The fuck? To są nocne elfy! To są nocne elfy z drzewcami. To są nocne elfy, to są nocne elfy. Fajne. Podoba mi się to. Tylko graficznie mogło być ładniejsze. Może dłużej czekać. Niedługo zaczną start. Z waszym wsparciem lub bez. Okej, zaraz. Chcę glewiaki tylko wyprodukować. Glewiga. Nowego przywódcę stada Jagdry. To weźmiemy, wyewolujemy. Jeszcze jedno D poprosimy. Wow, po prostu szaleństwo. Możemy się tam przenieść. Fajne to! To mi tak przypomina Warcrafta 3, no. A! O! O! Próbuje wystartować bez waszej pomocy. Nie zdążą odlecieć przed dotarciem zainfekowanych. Wow. Esencja płynie. Ja. Włączam wierzbo laserowe. 174 gigawaty. Ładne to nie? Urodzy terranie, dobra. A ten zdobywa poziom za zabijanie czy za co? Za co on zdobywa poziom? Za pożeranie? Nie wiem, za co on zdobywa poziom. Tak, za pożeranie! Dostał jakieś przyspieszenie w ogóle. Ale fajne. Boskie. Bardzo mi się to podoba. Drugi poziom mamy. Nasi sojusznicy walczą. Uciekaj. Karakany, jednego hydraliska weźmiemy. Musimy się uleczyć trochę. Ale to fajne, tylko że DHK zaraz zginie. Ci ludzie są w niebezpieczeństwie. Niestety. Zginą bez waszej pomocy. No sorry, nie udało nam się. Trudne to. Wystartował! Wystartował! Dobra, to nie musimy. Statek odlatuje. Nie potrzebuje już wsparcia waszych oddziałów. Przycięło się. Przycięło się. Czekamy na drugiego gracza. Mam nadzieję, że się nie rozłączył. DHK zginął, no trudno. Wow, skracamy czas ożywienia o 22 sekundy za pożarcie robotnicy. Wow. A to bym mógł pewnie jeszcze jedno takie coś chcieć. Ue, no w ogóle ja tu jestem, ekonomicznie to jestem do bani, nie? Just saying. Ekonomicznie to jestem do bani, bo w ogóle nie dbam o... Weźmiemy sobie tego czerwa, postawimy. Tak naprawdę ja powinienem chcieć pożreć tą... A czemu nie mogę... A, limit 1, limit 1. Okej. Malowanie! To jest suchar, moim zdaniem. Ale spoko, co ja tam się znam. To chcę jeszcze jedno wyprodukować. Atak wroga jest w drodze. Bo potrzebuję... Zanim dotrą do statku.
No matko, to będzie ciężkie. DHK zaraz się ożywia, DHK się ożywił, jest na drugim poziomie. Jest jeszcze F2, to jest skrót pod tytułem Wszyscy ten. Na czwartym poziomie dowódcy mogę się przekopywać z pierwotnymi czerwiami. Okej, okay. Zrozumiałem. Czy oni tu dalej stoją? Nie, nie wiem co to są. Esencje to są. A, to mi doświadczenie zwiększa chyba, co? Nie wiem. Budujemy trochę tego. To możemy sobie ulepszyć. No i co jeszcze? Nic więcej na razie. A czemu ja mogę kontrolować jego jednostki? To nosiciel plagi. Zabił wielu z nas, kiedy zaczęła się infekcja. Odwdzięczcie mu się tym samym, jeśli będziecie mieli okazję. To za chwilę, no. Ona dotrą do statku, zniszczą go, zanim się obejrzymy. Nie pozwólcie na to. Ale gdzie są te siły Amona? One już tam dotarły. Dowódcy, nie dajcie nam tutaj zginąć. Nie możemy stracić więcej statków. Czy ja mogę? Nie, bo nie widzę. Wszystko się zmienia. Zniszczono jeden. To nam nie wyszło. To nam zupełnie nie wyszło w takim razie. Możliwe, że to sfejlujemy. Wolę chyba ultraliski. Norę Drakuna potrzebuje do ultralisków. Nora Darkruna. Ciekawe, czy jak się ich użyje, to czy to jest... W ogóle nie muszę overlordów robić, to jest takie oszukaństwo trochę. Mam wrażenie. Murwar się przebudziła, cudownie. Ja sobie postawię tu pierwotny ul. Czemużby nie. I tam będzie kolejny statek, czyli mogę już iść do tego statku. Czas na przemianę. A drak DHK jest w ogóle na trzecim poziomie. Jest już na kolejnym poziomie. Wezmę ten przeskok. Co to jest? Takie duże coś. Z takim czymś bez takiego czegoś. Ja muszę bardziej aktywnie budować moją armię. Jestem bardzo pasywny pod tym względem. Mam wrażenie. Zobaczcie, że moja armia to jest w ogóle... Tyle co nic. Jeszcze jedną pierwotnego piastuna poproszę. Idźmy tam. Ja muszę po prostu tam stanąć jednostką. Być może przyspieszam teraz niefortunnie po prostu. Zjedz to. Odeprzeć zainfekowanych, dopóki statek nie odleci. Może to nie było mądre, ale zobaczymy. Ach, moja armia tam przychodzi. Dobrze, cudownie. Ultraliski. Hydraliski. Chyba zaraz schowa się pod ziemię. Jeśli chcecie go zniszczyć, pośpieszcie się. Na razie odpływa statek. Nosiciela plagi prawdopodobnie nie zniszczymy. No, 3 minuty, może. To się zbudowało, to możemy sobie dronki pobudować. Możemy ekstraktory pobudować. To jest w miarę tutaj spoko. Co w ogóle robi Swan? Dlaczego ja nie mam żadnej jego armii? Nasi sojusznicy walczą. Tu minuta jeszcze. Wróg jest blisko. Zabić. O, coś nowego się pojawiło. To mnie przeraża! Dakrun czeka na kolejną bitwę. Ale DHK to po prostu się robi tutaj koks. Nie chcę nic mówić. Bucha ogniem. Będziemy buchać ogniem. Spoko. Co to jest? Fala ataku. Nasze wojska nawiązały walkę z wrogiem. To mi się nie podoba. Zbijmy tego. Niech obroni nasze. Wow! To robi wrażenie. Czy to się zaznaczyło też jako F2? Tak. Niestety tak. Dobrze zaczęliśmy. Tak trzymać, a ewakuujemy wszystkich w bezpieczne miejsce. Okej, okay. Idziemy zabić tego nosiciela plagi.
Wow. Po prostu mega, mega duży dehaka. Okej, tam jest kolejny statek. Zanim tam się pojawię, to zabijemy tego gościa. Spoko. Ten się przekopał gdzieś. Czy on się wykopie? Wykopał się! Więc go zabijemy. Zabiliśmy go. To nie przywróci życia zabitym, ale dziękuję, że wymierzyliście sprawiedliwość w ich imieniu. Dobra, teraz chyba muszę się po prostu udać tam na dół. Terminatory wymknęły się spod kontroli. Mogą być groźne. Zniszczcie je, jeśli możecie. Cudownie. Znowu kierują się na statek. Wiecie, co macie robić. Pytanie, czy jestem w ogóle tam w stanie dojść na czas, żeby nie zniszczyli statku. Zobaczymy. Ja chyba jestem w stanie. Moja armia jest w miarę duża. To się tu ładnie naładowało. Ja mam te ultraliski. Te ultraliski mi dużo pomagają. I tylko muszę... No muszę odeprzeć te ataki, no. I tyle. Jesteś w stanie pozbyć tego gościa? Jesteś! Spoko. Ty sobie wejdź tutaj, żeby odpłynąć. Statek nie zostanie zniszczony. No ale wejdź, stań tu. Mam wrażenie, że mój sojusznik za dużo nie robi. W ogóle te czerwie... Masakra jakaś. Stańcie tu! Chcemy wysłać ten statek, ludzie. Wychodzę cały czas z tego, nie? Bez sensu. W ogóle ja mam wuchtę jednostek. Nadchodzą zainfekowani, nie pozwólcie im dotrzeć do statku. Nie pozwolimy. Haka tu jest w ogóle skoksiony na maksa. Mam wrażenie. Podoba mi się ta postać. Bardzo mi się podoba. To możemy wykorzenić to w ogóle. To o co chodzi? Dranie kierują się na naszą bazę. To jest mega fajne. A ten pożera po prostu wszystko jak leci. Jeśli eksterminatory wrócą do placówki, nie będziecie mogli do nich dotrzeć. Co ten transporter robi? Jeśli chcecie je zniszczyć. Spokojnie, 2 minuty jeszcze. Tam idzie duża armia dosyć. Jesteś w stanie pożreć transporter? Nie jesteś w stanie pożreć. On zjada wszystko po prostu. Cieszę się, że metamorfozy się zakończyły. Ja potrzebuję moją armię. Moja armia jest jakoś... uboga. Czerwie czekają na rozkaz. Oj! Nie wiem, co to robi. Zaraz się okaże. Nasze wojska są atakowane. Ludzie na tym statku zawdzięczają wam życie, ale zostało jeszcze kilka do wysłania. No dobra, wszystko to zabiło. A, to jest taki gościu, który jest po prostu... Spoko. Mam wrażenie, że mój sojusznik nic nie robi. Ale spoko, co ja tam się znam. Siły Amona są w drodze, a statek jest bez obrony. No, Jezus, muszę tam iść. Będziemy mieli towarzystwo. Nasze wojska są. Bo nie mogę pozwolić na to, żeby ktoś zabił po prostu ten statek, nie? Z. To mnie przeraża. Już to mówiłem. Już mamy maksymalny poziom. Cudownie. Moja armia jest olbrzymia. I to mnie cieszy. Nie jest to zbyt trudne. Oho, rusza Amon.
Co w tych siłach Amona jest? Nic praktycznie. Zjadłem cały transportowiec. Mógłbym zacząć ten statek, a może go zacznę. No tam jest 16 sekund, nie jestem w stanie tego dorobić. Stań sobie tu. Wyślimy ten statek w powietrze. Jeszcze dwa statki. Prosta misja. DHK jest zabójczy. Więcej niestety nie ma upgrade'ów. Miałby, gdybym miał wyższy poziom. Tak to wygląda. Czerwie w ogóle też. Masakra. Mogę sobie postawić czerwia. Jeszcze mogę Darkruna! Masakra. A te się potem mogą przekopywać jeszcze. Czy jesteś w stanie pożyć tego gościa? To by było mega przesadzone. Jesteś w stanie go pożyć! Wow! Cudownie. Masakra. DHK jest przesadzony. Wszyscy stoją wokół tego statku, żeby nikt go przez przypadek nie zabił. DHK ma 1300 punktów zdrowia, więc jest chyba nie do zniszczenia w tej chwili. Niby traci, nie? Trochę tego zdrowia, ale... Mimo wszystko chyba nie. Dobra, statek odleciał. Czy ja coś straciłem? Trochę potraciłem jedno z tego, ale nie jakoś tragicznie dużo. Idziemy obronić się przed nieprzyjacielem. I szukamy jeszcze jednego statku i tyle. I będzie koniec misji. Ultraliski? Oj, trochę one są drogie. Tam jest kolejny statek. Okej, to źle poszedłem, ale nieważne. Jeszcze chcę tego gościa zrzucić. Chcę zobaczyć, jak on wygląda. Więcej esencji. Podążam. Gdzie jest ten przeciwnik? Gdzie oni lecą? Oni tu lecą. Cudownie. To przyzwiemy Darkruna. Zobaczymy, co on robi. What the fuck? Dobra. To są przesadzone rzeczy. A to się też może przemieszczać, dlatego się to w armii mojej zaznacza. To jest ciekawe. A ciekawe, czy swoją drogą... Czy to się dolicza do... Tak! To zjada mi jednostkę... Zjedz królową. O, a ten do mnie przyszedł też. Stań tu. Zrób coś pożytecznego, wyślij prom. I skończę tę misję. Zdecydowanie misja jest, no, nierówna. A mój sojusznik za dużo nie robi, mam wrażenie. A może opuścił grę? Bo w sumie mogę kontrolować jego rzeczy. Może opuścił grę po prostu. Ma laser, więc spoko. Można go ulepszyć. Czemu by nie? On chyba opuścił grę. Bo go nigdzie nie ma. Nie wiem, co on robi, nie? What? Co to są za jednostki w ogóle? Thor, to jeszcze wiem. Ale cyklon? Nie mam pojęcia, co to jest. Dziękuję bardzo. No nie dobrze, bo tam chcą się atakować. Nasze wojska nawiązały walkę z wrogiem. DHK by mógł tam pójść chyba. Aktywizacja.
naszej bazy. Pomyślałem, że warto cię uprzedzić. Gdzie jest DHK? Boję się, że mi ten statek po prostu zniszczą. Mam nadzieję, że nie atakują tego statku. Nie, wysłaliśmy go. Świetnie. Cudownie. To już ostatni z moich ludzi. Ta-dam! Jak wam dziękować, to uratowaliście nas wszystkich. No mój sojusznik za dużo się nie przydał. Mam wrażenie. Ale co ja tam wiem. Ekran wyniku zobaczy. Dlaczego to się nazywa przewin? No bez sensu. Misja ciekawa oczywiście, jak najbardziej. Punkty doświadczenia zdobędziemy? Pytanie, ile ich zdobędziemy? Czy będzie to kolejny poziom? Jej! Ale tylko jeden. Normalny, niski, plus 25. Achievementów w StarCraftie jest ich dużo i to jest fajne akurat. Nowe jednostki. Rawazur i pierwotny spalacz. Zerglingi z Rawazury, a karakany w spalacze. Wow. Okej. Gościu w ogóle był nieaktywny w tej grze. Myślę, że go nie było. No ale okej. Mam nadzieję, że gra wam się podobała. Misja. Jeszcze są mutatory. Mutatory są troszkę trudniejsze, zdaje się. Na przykład jest oddech zniszczenia. Demony poruszają się szybciej, na polu walki co jakiś czas pojawiają się dodatkowe jednostki wroga i gdy giną wrogie jednostki, pobliscy przeciwnicy otrzymują premię do szybkości ataku, pancerza i życia, więc jest to trudniejsze. Jeszcze jest wyzwanie mutatorowe. Gdzie ja sobie sam wybieram? Być może tak. Nie wiem, bo nie grałem dawno w to, ale zagraliśmy sobie teraz misję. Mam nadzieję, że wam się to podobało. Zostawcie łapkę w górę, oczywiście zostawcie komentarz pod tym filmem. Kim mam zagrać w kolejnej misji? O! To jest dobre podejście, myślę. Spośród tych wszystkich bohaterów. Wszyscy są do 5 poziomu darmowi, więc mogę wybrać dowolną postać. Napiszcie mi w komentarzu, kim mam zagrać kolejnym razem, jak będę grał w StarCrafta. I czy chcemy misję, czy chcemy może mutator zobaczyć. Ja jestem otwarty na propozycje. Mam nadzieję, że będzie bardziej aktywny gracz do kooperacji. Czas pokaże tak naprawdę. W tym odcinku to tyle. Zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie mój kanał oczywiście. I do usłyszenia w kolejnym odcinku Nieporadnika. Na razie!